Siema, ja dzisiaj prawie jak w Maybachu sobie leżę. Mam swojego szofera Kamila z kanału Carflix i jedziemy po Dodge'a Hellcata Chargera do Olsztyna. To, że jesteśmy dzisiaj na lotnisku, wcale nie jest przypadkiem. Mamy bowiem do czynienia z samochodem tak mocnym, że żeby znaleźć mu odpowiedniego przeciwnika, musiałem przyjechać na pas startowy. Pierwszy zawodnik już się rozgrzewa. Proszę Państwa, 707 koni versus 400 kilo. To pierwszy. Robimy rolkę. Nie no, żartuję. Lecimy do auta. Otwórzmy teraz maskę. Ciekawe, czy będę umiał. Będę umiał. O panie, jak to wygląda. Hameryka po prostu, hameryka. To jest już kolor, który kurde od 10 lat jest w silnikach chemii malowany. Każdy silnik jest na ten kolor chemii. Tutaj kompresor ma 2-4 litra sam pojemności. Sam kompresor? Kompresor 2-4 litra. A dlaczego on nam zgasł, jak otworzyliśmy maskę? Zabezpieczenie? Zabezpieczenie. Jak odpalę go normalnie, to mogę. Rozumiem. Ale jak z kulczyka go odpalę, to ani jak gaz tylko dodasz, od razu się włączy. Ciekawe też jest to, że samochód można odpalać na odległość. Jakie to jest głośne! Jest z nami Konrad, który jest właścicielem tego pojazdu pięknego. Łop! Ale czuły pedał. Jesteśmy na trybie sport już teraz? Nie. Nie, street, wszystko jest street. Czyli mamy pełną moc. Tak. Jak to ryczy? Możesz sobie szatę graficzną ustawić jaką chcesz na że tak powiem, na powitanie. Nie no, szczerze ci powiem, że to wygląda jak jakaś minigierka. Dobierasz sobie, wiesz, jak ma wyglądać twój samochód w grze. Takie, to jest dobre, to jest dobre. Możesz sobie pomiar 1/4 mili robić. Zarobiście. Zegary, wszystkie pomiary wszystkich ciśnień, temperatur i tak dalej. Możesz wszystko to sobie, że tak powiem, monitorować na bieżąco. Pomiar mocy, jaka dana jest wykorzystywana w danym momencie. Z newtami i z... tak. Fajnie to wygląda. Ile osób wcześniej jechało tym autem przede mną na fotelu kierowcy? To jest dobre pytanie, ponieważ każdy mówi, że jestem pierwszy albo drugi. Chyba drugi. Ale tak, załóżmy z perspektywy czasu, jak testowałeś inne samochody, te, no, o takich większych mocach, nie mówię o takich samochodach jak Audi, że tam wiesz... Lambo, GTR... No takie już mocniejsze samochody. GTR, już. Tak. Na tle tego samochodu, jak czujesz się pod względem bezpieczeństwa, jeśli chodzi o moc? Czy tam czułeś się, że wdepniesz i ten samochód będzie jak po szynach, a ten po prostu jest taki, że już... Pełna gacie, już pełna zbroja. Z tylnią napędówek, no na pewno AMG GTR Drift, on ma 770 koni, no i można porównać ten samochód do tamtego, aczkolwiek tamten samochód jest niższy i bardziej większy ma rozstaw osi, więc szerszy, więc no troszeczkę, no i na suchym jeździłem, tu jeździmy na, no w nocy padało, więc ten samochód na pewno jest agresywny, to znaczy no to jest samochód, do którego czuję dużo większy respekt niż do Lambo Aventadora czy Huracana, bo tam napęd jest na 4 koła, auto jest dużo droższe i tu respekt do samochodu, do tego, żeby nie stracić 2 milionów z portfela, no to to jest ten respekt, a tu jest taki respekt, żeby po prostu się nie zabić, dosłownie. Bez trakcji? Nie. Nie dzisiaj. A teraz już masz twarde zawieszenie na maksa. Czuć różnicę. Momentalnie ten licznik ja. My zaraz odlecimy stąd. Ten początek filmu z pasem startowym chyba naprawdę był. Dobra, starczy korba. Już naprawdę ślisko, wiesz, jest zimno. Dobra, powolutku, na spokojnie. Nie no, wciskasz pedał gazu, mrugniesz okiem i już masz setkę na liczniku. Prowadzenie tego auta jakby,
jak już on jedzie, on płynie po tej drodze, to zupełnie nie zwracasz uwagi na to, że to jest duże auto. To znaczy, masz bardzo dobrą widoczność z przodu, masz, lusterka są spoko, nie wiem, no, czujesz gabaryty auta, dobrze się z kierownicą, wiesz, czujesz. No i to jest najpiękniejsze w tym aucie. Wciskasz pedał gazu i już. Masakra. Przyspieszenie jest naprawdę odczuwalne. Lepsze zaskoczenie ten samochód robi po prostu z rolki. Kiedy tak, jedziesz tak, te 100, tak. Szczególnie tu teraz, bo powyżej 100 trzeba jechać. I wtedy jak dodasz gaz, no to on już się nie poślizgnie. Ja pierdzielę! Dobra, odpuszczam, bo to już jest powyżej... O kurde! Ja pierdzielę! Nie, to jest coś pięknego po prostu. Samochody 700 plus to jest... To powinien być przyszły program dla Polaków przez rząd uchwalony. 700 plus. Mam tu też, że tak powiem, program ustawienie 500. Na 500 plus, także mogę sobie, wiesz... Czyli aktualnie, do aktualnej sytuacji politycznej mogę sobie tutaj ustawić. To ustawmy sobie teraz. Zobaczymy, jaka jest różnica, aha, czy jest przeze mnie odczuł... Puść gaz? No, jest puszczony cały czas. Już masz 500. Wyjedziemy na prostą tylko. Ojejku, jedziemy do sklepu. Dla ciekawości możemy jeszcze tak, jak się zatrzymasz gdzieś na boku, no. Tryb idioty mogę Ci pokazać. Super. To już w ogóle zobaczysz, co to znaczy być ciekawskim mechanikiem, który chciałby poczuć, co to jest 700 koni, ale coś tu nie gra. Idealnie dla mnie, tryb idioty, super. Było 700, jest 500. Które, no, czuć tą różnicę. Jakbyś mi nie powiedział, że zmieniłeś, no to może jeszcze bym nie zatrybił, że coś jest nie, aha, tak. Ale teraz, no... Zatrzymaj się na chwilkę tutaj z boczku. Masz tryb idiot. Uruchamiam. Już jest 300. Już jest tryb idiot. 300 koni, no, z 700. 250, 300 koni chyba jest. Dobra. No to zobaczysz teraz, jak to jedzie, nie? Włączamy się do ruchu. Na razie nieodczuwalne. Dobra. Depnę. O kurde! Dopiero setka przekroczona. No chyba nie ma szans, żeby tam, wiesz, urwać trakcję na takim... Dobra, za 2 godziny będzie panie gotowe, bo coś tam tego. Tak. Idź pan na kawę. On. Gościu odszedł. Przejadę się, zobaczę, że testuje, nie? Uruchamy już taki tryb idioty. I sobie już nie pojeździ, nie? 90, jedzie jak... 96, 100, 110. Co jedzie jak taki, nie wiem, no, 180 koni na diesel, nie? Myślę, że ten X-Trail, którym dzisiaj przyjechałem, byłby szybszy, no, na tym trybie niż Hellcat. Ja nie mogę! Ale on jeszcze redukuje ten bieg, jak wciskam, a mimo wszystko nie leci. To jest samochód, który ci się nie znudzi tak naprawdę, no bo jedziesz tym autem... To jest rodzinne auto, jest bardzo pakowne, mogę zmieścić spokojnie 2 wózki, mam 2 dzieci. A bagażnik? Olbrzymi, no mówię, 2 wózki spokojnie zmieścisz, nie? Sprawdzimy? Sprawdzimy. Patrzcie, jakie białe koła. Teraz już wiecie, z jaką pogodą się dzisiaj zmagamy. Bardzo duży, naprawdę duży bagażnik. No dobra, no to co, zamieniamy się. Teraz zobaczymy, jak jeździ tym autem właściciel, który zna samochód. Mówi się o słynnym plastikowym wnętrzu w Amerykańcach. Jak patrzę do tyłu, to zupełnie tego nie widzę, a poza tym z tyłu jest bardzo dużo miejsca. Bardzo dużo. Generalnie, moim zdaniem, już teraz te wnętrza są bardziej nastawione na Europę niż te plastiki, które były przed tymi generacjami. Zmienione są kolektory wydechowe typu Long Tube, customowy wydech i cały dolot nowy jest wsadzony Ingena, także tylko to jest na razie zrobione. Cały czas jedziemy na... Ale ile? 150 i cały czas kubi. 170 i nadal nie mam, żeby złapać trakcji. Jeśli mogę Cię spytać, jakie są koszta sprowadzenia takiego samochodu? Nowy w Polsce, jeśli chodzi o te podatki, wszystko, to tam gdzieś wychodzi w granicach więcej. 400 paru tysięcy. 385 netto chyba bodajże wychodzi. Można na gotowo ze zrobieniem tego auta można zejść połowę tej ceny. I masz zabawkę, która... Tak. Co
która daje frajdę z jazdy jak żaden samochód. O kurde! Ja pierdzielę! Masak! Nie, jestem pod wrażeniem, ponieważ jak siedzisz na fotelu kierowcy, to są zupełnie inne wrażenia z jazdy niż, wie, wszystkiego się spodziewasz, masz kierownicę jeszcze, której się łapiesz, a na fotelu pasażera zupełnie inaczej nim rzuca. Tak. A jeszcze jakbyś go tak, tak z zaskoczenia dał totalnie, tak jak ja w Tesli robiłem, że na przykład, o właśnie, rozmawiasz i nagle, bum, masakra. I to auto waży 2 tony. Z jaką maksymalną prędkością może jechać ten model? 320 z haczykiem, 325 w serii. Tak. My wstawiamy samochód do hangaru. Tam, gdzie jego miejsce. Wśród innych samolotów, odrzutowców. A tak na poważnie już dziękuję wam za oglądanie. Bardzo przyjemny film dla mnie, mam nadzieję, że dla was również. Nie zapomnijcie o subskrypcji, bo to głupio, ale ważne. Trzymajcie się, do jutra, cześć.